Cześć, dzisiaj taki szybki w sumie news, znaczy filmik, bo z newsem bardzo informacyjnym. Ogólnie pojawił się turniej 8x8, będzie on odgrywany, znaczy zaczynał się 4 lutego. Zapisy można tam zakładać a zaraz wam pokażę to. Ogólnie no jest 8x8, trzech tych, tutaj macie, jakby ktoś szukał, to na głównym Discordzie War Selection. Eventach macie pierwsza zakładka, wchodzicie na link i tam na linku już wszystko jest, czerwona tu pokażę. Ogólne informacje są bardzo proste. 8 na 8 będą w sumie jakby dwie fazy. Można powiedzieć trzy, będzie sweep system, czyli każdy z każdym. Później będzie drabinka, a potem finały na samym końcu. Ogólnie sweep system chyba każdy wie, że wygrany jest wyganym, przegrany jest przegranym, więc tak to wygląda. I w systemie gry trwają godziny, 15 minut. Będzie to 6 meczów, 3 w sobotę, 3 w niedzielę. A później 8 najlepszych drużyn przechodzi dalej. Ogólnie drużyn może się zgłosić 80, więc bardzo dużo, ale raczej wątpię, że tyle będzie. W sumie zasady później już playoffów, czyli drabinkowych, to już są podobne, tylko gra może trwać 2 godziny, można wygrać przez cud, a na pierwszym nie. Nawet jeżeli jest 15 minut, no jest godzina 15 minut minie, macie cud, to i tak to nie zmienia wyniku, no liczy się jako remis. Więc słabo. Ogólnie też nagrody, może od razu powiem, tu jestem, żeby nie wracać. Pierwsze miejsce to jest 6 Imperial Edition, 8 państw i 8 dekoracji, drugie to są 4. Trzy państwa, znaczy 6 państw i 6 dekoracji. Później są 2 Imperial Edition, 4 państwa i 4 dekoracje. 6 państw, edytor, tak jak gra, 15 osób. No to jakoś się podzielimy. Dodatkowo jeszcze ważna informacja. Każdy team, który wygra jedną grę, dostanie państwo. A każdy team, który wygra 3 gry, dostanie 2 państwa. Więc warto zagrać, żeby spróbować. Tym bardziej, że macie 6 meczy, no raczej, który wam się uda wygrać. A jak nie, no to poćwicz się do następnego turnieju, bo no za darmo państwo możecie dostać to. I dać jakiemuś znajomemu, żeby zachęcić go do gry. Ogólnie też zasady macie w ostatniej zakładce, to też będziecie mieli pokazane dokładnie, kiedy są mecze, w jakim czasie. No i to mamy zasady. 8 na 8, mapa automatyczna, zwierzęta normalne. Symetria szóstka, cud włączony. W sumie nic specjalnego, tak? 8 osób, 3 tych. Jak się czas na gry się pojawi, wybije, to macie 10 minut, żeby dołączyć na kod lub stworzyć kod. Później potem macie 15 minut, żeby wystartować. No, czyli to jest tak dziwnie napisane, ale to chodzi o to, że jeżeli przez 10 minut nikt się nie pojawi, to przegrywacie walkoverem. A macie później tak 10 minut, żeby się pojawić w ogóle na kanale, a później środkowe 5 minut, żeby wystartować. Czyli ja to tak rozumiem, bo to raczej nie jest 10 i 15, czyli 25, żeby nikt się nie pomylił, bo to będzie później problem. A to jest jednak ważne. Kapitan jest odpowiedzialny za wyniki, czy za portowanie reników. Reporty trzeba wrzucać na stronkę oraz na Discord na specjalny kanał. Jeżeli nie będzie to robione, to ponoć będzie. To będzie to dyskwalifikacja, nawet jeżeli, znaczy dyskwalifikacja, no nawet jeżeli ty gracie, to zaliczy wam jako to, że przegraliście, tak to jest napisane. Ale czy organizatorzy będą się tego trzymać? No, nie jestem pewien przekonany. A w ogóle organizatorów może też pokażę. Tu jest Error, Dukas, Fire i MassBot. W ogóle nie znam tych graczy, znaczy tego ocenienia nie kojarzę. Ale to są osoby na głównym Discordzie, tam właśnie zajmujące się eventami. Okej, czy coś tu jeszcze takiego ciekawego? No, można jeszcze powiedzieć, że toksyczne i niemiłe, niesportowe zachowania będą prowadziły do dyskwalifikacji bądź też przegranych, więc na to radzę uważać. I jeszcze w sumie nie można wykorzystywać błędów w grze. A tak poza tym to nie ma nic takiego jeszcze tutaj. A, ważna informacja w sumie może jest tak, że można wystartować, jak jest mniej niż 8 graczy. Jeżeli was jest 8, przeciwniku 7, to możecie wystartować, żeby też nie było problemu. No i tutaj mamy też, kiedy jest pierwsza gra. Pierwsza gra jest w sobotę, 4, tak?
z luty 4 lutego o godzinie 14 naszego czasu, więc nie musicie się zastanawiać, to są nasze czasy, więc raczej będzie spoko. Nie. 11 to później jeszcze wieczorem można coś się pobawić, jakąś drużynówkę zagrać, ewentualnie prywatkę, chociaż wątpię. Mogę dać więcej czasu, ale dobra. Później są playoffy, tydzień później. Też sobota i niedziela. Już wiadomo, więcej czasu, czyli 14, 16, 18, bo gry mogą trwać dłużej. Co gierki, właśnie myślę, jak to obiad zmieścić w międzyczasie. Bo to jak gry mogą trwać do 2 godzin, pewnie będą trwały 1,5 godziny, to będę miał między jedną a drugą grą o 0,5 godziny. No, ciekawe będzie. No i finał później jest ostatniego. Ostatnim tygodniu, czyli 18-19, bo to jest tak, że co tydzień coś. Z jednej strony fajnie, bo jak, znaczy jak nie uda nam się, to wiadomo, że ten termin was nie obchodzi, ale jakby mi się uda, no to dobrze jest wiedzieć. I to też jest dobrze wiedzieć, że playoffy, a właśnie, bo playoffy to jest 3 gry. No to jak ja mam rozegrać 3 gry w... Znaczy bez o 3, czyli trzeba zagrać minimum 2 gry, żeby przejść dalej. 2 godziny. No coś mi się tu nie zgadza. To chyba jeszcze będzie przerobione. Więc śledźcie tą stronę, bo tu coś jest takie. No chyba, że to jest. Nie no. Zaraz to zobaczymy jeszcze drzewko, żeby to bardziej wyjaśnić. A trzecie miejsce. Miejsce jest BO 3 i jest też wiadomo kiedy. Sobotę i w niedzielę, ciekawe. Okej, jeszcze zobaczmy sobie właśnie playoffy. Aha, tu mamy 3 gry, żeby zagrać. Dobra, czyli to jest jedna gierka, druga, trzecia, jedna gierka, druga, trzecia. I później przechodzimy do półfinałów, tak? To są ćwierć, to są już półfinały. Finały są. No to jest semifinał, aha. No, dobra, finał. A, się już pogubiłem. Jedna czwarta. Finały, potem są finały, walka o trzecie miejsce. Dobra. A w sumie nie wiem, czy tam jest jakieś pytanie, jak coś, to piszcie w komentarzu. Nie wiem, co mogę to powiedzieć. No, zgłaszajcie drużyny, wszystko tam macie podane. Jak coś, to możecie pisać też na u nas na Discordzie. Na ogólnym, ktoś wam zawsze coś podpowie. No to trzymajcie się i po zobaczenia w i do zobaczenia w turnieju. A, jeszcze ważna informacja. Jako, że będę się pewnie szykował do turnieju, to filmików raczej będzie mniej. Ale potem się pewnie jakieś ciekawe pojawią. Do zobaczenia, cześć!